Organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są organizacyjnie ani technicznie przygotowane do realizacji zadań kontrolnych dotyczących pola elektromagnetycznego. Ich kompetencje nakładają się, a przepisy nie określają jednoznacznie ich roli w systemie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym od urządzeń telefonii komórkowej. 6 z 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz także 6 z 16 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych nie miało nawet potwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji kompetencji do wykonywania pomiarów PM. Pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie byli należycie szkoleni w zakresie metodyki pomiarów PM. Nie dysponowali też sprzętem, który umożliwiałby pomiary z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych parametrów pracy stacji bazowych. Pomiarów PM dokonywano więc tylko w zakresie wartości chwilowych. Co szczególnie istotne, te i tak ograniczone pomiary wykonywano tylko do godziny 16. Później, czyli po zakończeniu godzin pracy obydwu inspekcji, pomiarów nie prowadzono wcale, choć natężenie ruchu w sieci komórkowej i promieniowania ze stacji właśnie wtedy często może nawet rosnąć. Praktycznie żadnej kontroli dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego w otoczeniu stacji bazowych inspektorzy ochrony środowiska ani inspektorzy sanitarni nie prowadzili z urzędu, z własnej inicjatywy. Nieliczne pomiary pola wykonywano właściwie tylko na wniosek osób prywatnych lub samorządów. W takich interwencyjnych pomiarach niejednokrotnie wykazywano przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania. Z tego powodu NIK sygnalizuje, że wciąż nie istnieje koncepcja prowadzenia kontroli PM w miejscach najbardziej narażonych na przekroczenie limitu. Nie ma też koncepcji rzetelnej analizy ryzyka pozwalającej na identyfikację takich miejsc. Obowiązujące w Polsce przepisy nie gwarantują, że w otoczeniu obecnych i nowo powstających stacji bazowych telefonii komórkowej zostanie dotrzymany dopuszczalny poziom PM, czyli pola elektromagnetycznego. Wciąż brakuje jednoznacznych i przejrzystych regulacji normujących powstawanie i modernizację stacji. Jedyną metodą zdobywania informacji o poziomie PM w otoczeniu stacji bazowych pozostają więc pomiary kontrolne prowadzone przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub pozyskiwane od przedsiębiorców telekomunikacyjnych. NIK sygnalizuje jednak, że do uregulowania pozostaje kwestia badania rzetelności pomiarów. Do czasu zakończenia kontroli wciąż nie utworzono laboratorium referencyjnego w zakresie PM, choć zarówno minister środowiska, jak i główny inspektor ochrony środowiska przyznają, że jest ono potrzebne.